taki dworzec w Szczecinie. Już nawet nie wiem, gdzie jestem. Jedenasta, a to jest do Niemiec też. Tak? O, to nie. Nie ta firma. A my jeździmy... Nie, my, no tak, bo my mamy bilet, a na to to ja nie mam. Czyli 11.22 Lublin IC? Staszic? Nie, to który był? Czyli nie, no tak. Stasz to jest Intercity. To będzie można ładować telefony. O, to idziemy. Drugi peron. Ty, a my Staszice? Tak. Przecież my miałeś rybakiem jechać. Nie, no to rybak, ja chyba moja. A, rybakiem nie jedziemy, tylko Staszicem. A co Staszic robi w Szczecinie? Bo rybak to rozumiem. Do odprawy bramki numer 2. Peron drugi. Tor drugi. Ale to dziwne, bo jak jest zawsze peron drugi, to tor nie będzie drugi. Tylko tor trzeci albo czwarty. Bo pierwszy tor ma 1 i 2. No. 3 i 4. A być może ten peron, to jest ten jest pierwszy tor, a ten jest drugi tor. Zjeżdżamy z 30 piętra. Tak, na torowisku. Wsiadamy do rybaka i jemy śledzie. I śledzie jemy. O, śledzie! Super! Szczecin, Dąbie, coś takiego. Dobra. I jemy śledzie. Teraz oficjalnie. Przyznajesz się. Tak. Teraz naprawdę, bo ktoś nawet napisał komentarz, dajcie tej kobiecie spokojnie zjeść. No to dobrze. Idziemy do bezprzedziałowego? Myślę, że jesteśmy. Myślę, że jesteśmy w bezprzedziałowym. Chyba, że pani nazwę pomyliła. Ja nieraz też tak mylę i bilety w bezprzedziałowym kupuję. I wtedy ma. Nie wiem, czemu to mi się tak myli. Ja też nie wiem, dlaczego bilety ciągle w bezprzedziałowym. Później idę do przedziału, a tu biletu nie mam, tylko bezprzedziałowy. Myślę, że ojej, same bezprzedziałowe. Dokąd jedziemy? Chyba nie do Gdańska, bo to jest na Białystok, tak? Do Stargardzie wysiądziemy. Dobra, Stargard za godzinkę prawie. Uważam, że pani taka luksusowa jest, że przy stoliku w bezprzedziałowym, wie pani co, dla mnie to jest za luksusowo. Ja tylko kawa z McDonalda. O, tutaj, wie pani. Tak się siada. Takich o, wolne wszystko. Ja lubię w ogóle te wagony. Ostatnio cały czas jeździmy nimi, nie? No. Tu mogę usiąść? Nie, tutaj będę. Piły to ja nie wiem gdzie, ale tak patrzę, że prawie wszystkie firanki w całej Polsce są super. Te wywieczniki są takie. To dobrze, bo śmierdzi rybą. Tymi śledziami i widzi pani? I pani się dziwi. I kolejny pociąg, co pani jedzie, to rybą zajeżdża. Tak. Ale nie, nie zajęło. Nie, kolejny pociąg, gdzie ludzie kupują. Dzień dobry.
że ludzie kupują ryby, bo my jesteśmy nad morzem. Panią to dziwi, w ogóle po mnie nie. No, nie. Jeżeli tak, ja jestem nad morzem, to kupuję ryby. Zaraz ja się zapytam tak, tutaj... Tak, jak pojedziesz do Zakopanego, to kupujesz co? Oscylki. No właśnie, i takie i to dziwne. I też dziwisz się, jak ja jestem tu pierwszy raz. Nie, mi się już znudziły te siedzenia. Jednak. Za dużo godzin na tych siedzeniach. Idziemy do przedziału... Którego? Przedziałowego tam. Bo to jest bezprzedziałowy. Ja tylko w rezerwowych. Tak, i dla matek dziecka. Niepełnosprawnych. Teraz jestem w Stargardzie, ale mam koleżankę, tylko że ona wyjechała. Będzie się pani cieszyć z tej obecności. Tak? Bardzo fajne miasto. O, a jesteśmy tylko ile? Pół godzinki? O nie, za mało. No, za ja mało, nagrywam vlogi. Doskonale. My. Tak? Pewnie. Do Piły. O, a co do Piły sprowadza? Pociąg. Jakiś cel? Tak, rekord bijemy. Przejechanych kilometrów. Pociągiem? Tak. Non stop. A ile dziewczyny już jeździ czasu? Jedziemy już dwa dni. Od wczoraj? No, jedziemy już prawie dwa dni. Półtora dnia, dwa dni. Do jutra, do 15. O kurczę. Dacie radę. Pewnie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Harcerze mogą się nie ogarniać, nie myć przez 3 tygodnie w lesie. A my się myjemy. No ja wiem, ale mówię, że harcerze są w stanie... Słyszałem już, że się uratowały was te prysznice przedziałowe, tak? Prysznice. No. Tym sypialnym. Tak, sypialnym. Harcerze dają radę 3 tygodnie w lesie przeżyć bez wody, to ten, będzie radę. A co to za rekordy? To Guinnessowy czy nie? Tak. O kurczę. Pewnie, na moim kanale przecież ja zaraz już podaję kanał. Proszę mi dać od razu, tak, od razu. Można zasubskrybować. Koniecznie. Tak, ja będę tutaj, 5000 kilometrów chcemy przejechać, tylko zależy jak tam obo opóźnienia są, proszę. Nie, a wizytówka. Proszę bardzo, dla pana też. A dziękuję bardzo. Proszę. Pięknie. Super. Fajnie, tyle osób zawsze spotykam w pociągu. Jak widzę kamerę, to aż mi się buzia uśmiecha. Boi się pan? Nie, dlaczego? Ja kocham tak? Obiektyw. Ja też. Kocham obiektyw. Zawsze tak siadamy tutaj, jakby ktoś przyszedł, to wychodzimy, tak? Ale w rezerwowym jest najlepiej, bo nie ma nikogo. Prawda? Bo to dla nas są. No to są dla nas, tak. Pięknie, no kawał... Kurczę, no kawał kanału. No. Kurczę, petarda. Teraz bijemy rekord właśnie na tym bilecie multi. Mhm. No tak, nie wiem, czy wyjdzie 5. Nie wiadomo, my nie wiemy nawet jeszcze w jaki pociąg wsiądziemy. Bo my wsiadamy tak, który pierwszy przyjedzie, to wsiadamy. Tak, i na super. Przykład... Super, no tak się bije rekordy chyba, nie? Tak mi się wydaje. Super. Prawda? Same podróże, zobacz. O, kurka wodna. No nie? Jest tego trochę, tego materiału. No. Tak. 900 ponad filmów. Kurczę. Świetnie. Jaki następny pomysł na film? No, nie możemy zdradzać. Nie możemy. To jest konkretny ciąg. Tak, bo dużo ciąg. Konkurencji, super. Dużo konkurencji jest. Jak ja mówię, to zaraz konkurencja robi to, co ja mówię, więc nie mogę mówić. No to proszę trzymać tajemnicę, jasne. Ale coraz lepiej będzie. Tak? Doskonale. Do Stargardu zapraszam, na pokazy. A pan jest ze Stargardu? Tak. A może kiedyś na weekend. No. Jak najbardziej, Szczecin, na trening. Szczecin, trening. Pan trenuje? Taniec ogniem. A my byliśmy na takim też mogę, też mogę dać ten fanpage. We Wrocławiu? No, ja się trochę boję. No, fajna ekipa we Wrocławiu jest. Takich tańcy to ja się boję. Dlaczego? Że, nie wiem, coś się stanie. Ten pan brał do buzi proszę. Ten ogień. O, dziękuję. Proszę. Aha. No, i tak to wygląda. Pan Krzysztof, tak? Nie, broń Boże. Pan Michał? Michał i Krzysiu są założycielami grupy i ja jestem ten trzeci. Damian, pan Damian. Tak. Będziecie chciały gdzieś w podróży zrobić błyskawiczną akcję. No, przykład, wracałem z Zakopanego z przyjaciółmi i byliśmy strasznie głodni, jechaliśmy w nocy. Zadzwoniliśmy do naszego przyjaciela z Poznania, przywiózł nam pizzę z całodobowej pizzerii, od razu na stację, tylko wymieniliśmy pieniądze za pizzę i do przedziału. 2 minuty przesiadka. To my wczoraj też mieliśmy 3 minuty przesiadki. Nawet minuta w Katowicach. No to jak będzie trzeba do filmu zrobić coś niestworzonego akurat w Stargardzie, to zapraszam. O. Śmiało, zorganizujemy ludzi, maki, wszystko.
O, super. No. Nie ma problemu. Ale mogę to nagrywać, oczywiście, co pan mówi? Proszę bardzo. Dobra. A, lubię, bardzo. Fajnie. No i teraz... Wszędzie znajomości. To... A przydają się bardzo, bardzo mocno. Tak, tak. Mhm. A w szczególności w jakichś skrajnych przypadkach. Mhm. A samoloty? Też. Super. Czyli brak też... ograniczeń. Tak. Świetnie. Miłego dnia życzę. Miło było poznać. Miłego dnia. I życzę, kurczę, dalszych sukcesów. O, dziękuję. A ja zapraszam do oglądania od czasu do czasu chociaż. Koniecznie. Miło poznać. Dziękuję, do widzenia. Rybak. No i co z rybami? No, zjedzone. Zjedzone. Ryby zjedzone, pasażerowie zasubskrybowali i jest super. Stargard. Proszę bardzo, taki mam zaszczyt. Tak wygląda stacja w Stargardzie. Kto nie był, to proszę zobaczyć. 11.43, proszę bardzo, kasa jest. Miasteczko fajne. Mili ludzie, prawda? Tak. Proszę Zapraszali bardzo. Zapraszali nas na kawkę? Tak, tak. Witamy w Stargardzie. O, proszę. Pani narzeka? Tak, ja narzekam. A przecież takie luksusy. Bo jak ja jechałam właśnie do Świnoujścia, no, to pisało Kostrzyn, a ja mówię, przecież jest Kostrzyn nad Odrą. I oni po prostu jest tablica. Tak, zmienili. Kostrzyn, nie pisze bo i nad tak Odrą. Odra jest. Tak. Bo Odra i tak jest. Stargard był szczeciński do 2016, a teraz jest Stargard. Ale jest jeszcze paprykarz szczeciński. Idziemy kupić, bo ja będę jeść. A paprykarz szczeciński to jest ze Szczecina, więc trzeba spróbować. Zapytam się, czy jest paprykarz szczeciński. Ale tu jest tanio, w Warszawie jest drogo. Przepraszam, czy paprykarz szczeciński dostanę? Nie? Koło Szczecina jestem i nie ma. A powinno być. No. Nie ma? A gdzie można kupić? Fabryki szczecińskie. Boże, ryby, bo ja mam ochotę jeść w pociągu. Mam ochotę jeść w pociągu paprykarza szczecińskiego, a nie ma. Jestem pod Szczecinem. I co? Dzień dobry. Czy dostaniemy paprykarza szczecińskiego? Pani chyba, gdzie można kupić? Nikt nie wie, bo nikt tego nie je. Przepraszam, może pan wie paprykarza szczecińskiego, gdzie mogę kupić? Przyjechałam specjalnie do Szczecina. Wie pani, tu jest taki sklep, to Stargard szczeciński. Ja wiem. Sklep jest tutaj w prawo, przez przejście i tu zaraz do drugą stronę, w prawej stronie jest... No, i będzie rybny taki, jest, tak? No, tam jest wszystko. O, przepraszam. Dobrze, dziękujemy. Stargard, dworzec z drugiej strony. A my idziemy po paprykarza na drugie śniadanie. Jest paprykarz szczeciński, ale nie taki duży, przepraszam. Za duży jakiś paprykarz szczeciński, no. Ten? Chyba nie ma innych. Ten szczeciński jest rzeczywiście ze Szczecina. Muszę sprawdzić, gdzie jest zachodnia Wejherowo. Produkują, oszukują. Jak będzie ze Szczecina, to bierzemy, jak z Wejherowa, to jest oszustwo jakieś. Nie było ryb. Nie było? Nie było ryb. Kurczę. Szkoda, bo ja śledzia chciałam. Gdzie? Na Kościuszki. A, Kościuszki. To daleko. Ty wiesz, gdzie to jest? Nie nagrało mi się, jak wchodziłam do sklepu i pan śledzia chciał mi dać. Mówi, śledzie to sobie samemu trzeba złowić i wędkę mi daje w sklepie wędkarskim.